jeśli chcemy być jakby bardziej uczciwi ze względu do siebie, do tej drugiej osoby, czy do wszystkich innych, od kogo oczekujemy tą miłość, to jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się kochać za to, że jesteśmy. Tacy, jacy jesteśmy, z naszymi ciemnymi stronami, z naszymi emocjami, ze wszystkim. Po prostu zaakceptowali się całkowicie. Od tego, jak bardzo kochamy siebie, zależy to, jak będziemy kochać innych. W tantrze wszystko jakby wypływa z naszego wnętrza i rozprzestrzenia się na zewnątrz. W tantrze jest taki piękny kierunek, by osiągnąć taką bezwarunkową miłość. Bardziej i bardziej bezwarunkową miłość. Im bardziej mamy tej bezwarunkowej miłości dla siebie, tym bardziej możemy bezwarunkowo kochać innych. Im bardziej kochamy siebie, tym bardziej szczerze możemy kochać innych. Jakby to jest tak, że przeciwieństwem tej bezwarunkowej miłości jest ta miłość z potrzeb, że my kochamy kogoś, bo ktoś ma dobrą willę, dobry samochód i może nam zapewnić bezpieczny finansowy byt. Kochamy kogoś, bo ma ładne ciało i można się fajnie z nią pokazać wśród kolegów i wszyscy będą zazdrościć. Kochamy kogoś, bo będzie dbał o nasze dzieci dobrze i tak dalej. I jakby no, nawet jeśli kochamy kogoś, bo mamy tą potrzebę bycia kochanym, albo jak kochamy kogoś, bo potrzebujemy kogoś kochać, to wszystko jest, bo my czegoś chcemy. To nie jest takie bezinteresowne, jak w tej bezwarunkowej miłości. I jeśli to mamy w tym jakiś biznes, zobaczcie, często jest tak, nie? Że w związku, w momencie, kiedy zaczynamy związek, to od razu analizujemy, ok, co my lubimy w tej osobie, co ta osoba może nam dać i już ogólnie tak naprawdę sobie w mniejszy albo większy sposób, zależy od was, nie? Analizujemy, czy nam się to będzie opłacać, czy to będzie dla nas dobre. Jeśli wychodzimy z takiego właśnie, że ja ciebie potrzebuję, bo czegoś mi brakuje, to jest to bardziej taki ten biznes niż taka bezwarunkowa miłość. Nie? I dlatego tantra nas prowadzi, żeby kochać siebie, żeby kochać te wszystkie aspekty naszego jestestwa i dzięki temu z tego nadmiaru miłości, którą stwarzamy dla siebie, kochać inną osobę, bo chcemy kogoś obdarowywać tą miłością. To jest taka jakby idea w tym tantrze. Dlatego nie wiem, jest dużo aspektów, żeby w to wkraczać. Na przykład każdy z nas, w ogóle to będziemy przerabiać na jednym z kolejnych warsztatów o męskiej i żeńskiej energii. Każdy z nas ma w sobie żeńską i męską energię. Dla mnie to było dużym jakby skokiem do przodu, kiedy sobie uświadomiłem, że tak naprawdę to ja mam kochać najpierw tą moją wewnętrzną bogini i jak ją będę kochał, nauczę się kochać, tam ten mój wewnętrzny Bóg będzie ją wielbił tak jak ona chce,
to z tego to się przejawi także na zewnątrz. I tak się stało w moim życiu, co nie? Jakby też widzę, że jakby każda nasza moja zewnętrzna relacja z kobietą tak naprawdę daje mi odbicie takie lustrzane, czego ta moja wewnętrzna bogini tak naprawdę chce. Że to nie chodzi tylko tu o tą zewnętrzną kobietę, ale to chodzi o ten mój własny proces, żeby stał się pełnią. W tantrze ogólnie jesteśmy całością. To jest wręcz coś przeciwnego do tego, co nam dają te harlekiny i piosenki w MTV, które nas uczą, że jesteśmy połówkami i desperacyjnie musimy znaleźć naszą drugą połówkę, żeby poczuć się całością. W tantrze nie, nieprawda. My jesteśmy całością już od początku. I nie tylko jesteśmy całością z tą męską i żeńską energią. Jesteśmy całością wręcz ze wszystkimi innymi energiami. Niektórzy mówią, że jesteśmy wszechświatem. Jesteśmy naszą wewnętrzną matką, naszą wewnętrzną ojcem, naszym wewnętrznym dzieckiem, naszym wewnętrznym krytykantem, naszym wewnętrznym optymistą. I tam jest cały tłum tych różnych energii, które tak naprawdę ludzie, których spotykamy na zewnątrz, bardzo często odbijają, żebyśmy mogli uzdrowić te relacje w środku, żeby tam była ta harmonia, żebyśmy poczuli się tą całością. I to jest ta właśnie miłość dla siebie. I właśnie dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy nauczyli się kochać każdy aspekt naszego jestestwa. Tak jak uczyliśmy się ostatnio o trzech świątyniach, nasze ciało, nasze serce, nasz umysł i duch, nauczyli się kochać, nauczyli się, żeby tworzyć tam harmonię, a nie jakąś wewnętrzną dominację. I dlatego, że bardzo dużo się wiąże z naszą seksualnością. W tantrze movement, w szkole tantra movement, jakby na początku szczególnie skupiamy się na aspekcie uzdrawiania naszej seksualności, naszej miłości do naszego ciała, naszej miłości do samych siebie, do tego, jak wyglądamy. I bo jakby od naszej seksualności myśmy się narodzili. Przez seksualność myśmy przyszli na świat, przez właśnie dzięki naszym genitaliom, przez joni, przez jakby to był nasz początek naszego życia, co nie? I dlatego to jest ważne, żebyśmy uzdrowili najpierw. To są te pierwsze czakry i od nich się wszystko zaczyna. Jeśli one są odblokowane, to dzięki temu możemy czerpać tą energię z ziemi. To są nasze korzenie, dlatego to się nazywa czakra korzenna, bo właśnie to jest nasz kontakt z ziemią, z życiem tutaj, z naszym ciałem tutaj, z byciem na tej planecie. Jeśli ona jest uzdrowiona, ta nasza seksualność, ten kontakt z naszym ciałem jest uzdrowiony, to wtedy ta energia z ziemi może płynąć i zasilać wszystkie inne czakry. Czyli naszą miłość, naszą duchowość. I jakby to działa w tym kierunku. Bardzo dużo ludzi się skupia na duchowości, na miłości i bardzo ciężko nad tym pracuje. I naprawdę, jeśli
najpierw sobie uzdrawiał tą seksualność i miłość do swojego własnego ciała, do bycia tu na tej planecie, to ta praca cała nad tą miłością, nad tą duchowością, kreatywnością będzie dużo bardziej skuteczna, bo ta energia, cała energia z Ziemi, tak jak korzenie, co nie? Będzie nas zasilać przez i ta energia będzie płynęła dalej, co nie? Możemy sobie wyobrazić właśnie drzewo i nie wiem, jeśli korzenie są nie wiem, w małej doniczce, co nie? I są poprzecinane albo zablokowane, to możemy starać się, nie wiem, poświęcać super energię, żeby na koronę tego drzewa, ale jeśli te korzenie nie mają jakby wystarczająco miejsca i energii, to ile byśmy nie dali energii, to te drzewo nie wzrośnie dużo, nie? Tak więc dlatego te korzenie są potrzebne. Oczywiście też miłość do siebie na wszelkich innych aspektach, kochanie, zaakceptowanie naszych emocji, zaprzyjaźnienie się z nimi, samoocena, miłość właśnie, jakby to jest takie kółko, co nie? Jest bardzo dobrze zacząć od siebie, ale to na przykład, to co się wydarza na zewnątrz, też może pomóc temu, żebyśmy mogli pracować nad sobą. Na przykład to, że kogoś kochamy, a mamy z kim związek, to może nas zmotywować, że możemy pokochać siebie dużo bardziej. I ta energia może tak sobie krążyć. Też jakby wszystko, co robimy dobrego dla innych, to też jakby daje nam dobre samopoczucie o samym sobie. Jeśli czujemy się, że pomogłem tej pani przejść przez ulicę starszej, i to nam daje dobre samopoczucie, dobre samoocenę o sobie. I to jest właśnie ta miłość dla nas, czyli coś na zewnątrz też może nam dać, żebyśmy się bardziej kochali, nie? I szczególnie jeśli właśnie robimy coś dla kogoś dobrego, wybieramy jakiś dobry wybór w naszym życiu, to ta energia płynie, nie? Ta energia krąży i też dzięki temu kochamy siebie bardziej. Tak samo jeśli zrobimy coś przeciwnego naszym własnym moralom, naszym własnym standardom etycznym, to też jakby będziemy się czuli źle, będziemy myśleli źle o samym sobie i wtedy no, ta miłość się zmniejsza. Dlatego ja tak trochę to porównuję do tego, że tak naprawdę piekło i niebo mamy tu na ziemi po każdej decyzji, po każdej rzeczy, którą zrobimy. Bo natychmiast później czujemy się, albo czujemy się dobrze, albo czujemy się źle z tym. No i tak to sobie płynie. Oczywiście kreatywność, jeśli coś zrobimy pięknego, co nie, że jesteśmy z tego dumni, jest, nie wiem, jakby dzieło sztuki dla nas, nie, to też jakby jest miłość, co nie, dla nas siebie, że zrobiliśmy coś, co możemy sobie pokazać innym i to, że się innym podoba, to też jakby zasila tą naszą miłość do siebie. To samo z duchowością.
jeśli właśnie żyjemy w zgodzie z tymi naszymi własnymi moralnymi, etycznymi standardami, to też ta nasza duchowość zasila tą miłość i ta energia sobie krąży.